Zostawiając komentarz, subskrypcję czy też oglądając reklamy, wspierasz ten kanał i pomagasz w jego rozwoju. Dziękuję. Dzień dobry, witajcie. Rozpoczynając ten odcinek, należy Wam się małe wytłumaczenie, bo podcast miał być wcześniej, ale temat zdublował mi się z innym polskim autorem podcastów True Crime i nie chciałam w pewien sposób Was zanudzać. Żeby być na bieżąco właśnie z takimi informacjami, zachęcam do zaobserwowania konta na Instagramie straszydło_podcast lub do śledzenia karty społeczność. A teraz zapraszam Was na historię zaginięcia Ani Jałowiczor z 1995 roku. Ten odcinek powstał na podstawie źródeł takich jak program Magazyn Kryminalny 997, Telewizyjne Biuro Śledcze, Gazeta Wyborcza czy Zaginieni przed laty. Pełną bibliografię znajdziecie standardowo pod filmem w serwisie YouTube. W 1995 roku Ania była małą, nieco zagubioną dziewczynką. Wszystko wynikało z jej sytuacji rodzinnej. Rozłąka z mamą i tatą, którzy wyjechali za granicę, była dla niej bardzo trudna, jednak zacznijmy od początku. 9 października 1984 roku w Wadowicach przyszła na świat Ania, córka państwa Jałowiczor i starsza siostra Dominika. Do 10 roku życia dziewczynka mieszkała w miejscowości Andrychów, która znajduje się w województwie małopolskim. Jednak rodzice podjęli dość trudną i odważną decyzję. Postanowili wyjechać do Francji, aby zarobić na nowy dom. Chcieli zapewnić swoim dzieciom odpowiednie miejsce na rozwój. Zresztą nie jest to nic szokującego, gdyż wielu ludzi często decyduje się na taki krok. Wyjazd wiązał się z rozłąką z dziećmi, które również musiały zmienić środowisko. Ania oraz jej brat Dominik na przełomie sierpnia i września przeprowadzili się na wieś 54 km od Andrychowa do Simoradza, gdzie mieszkali, a właściwie do tej pory mieszkają ich krewni, ich dziadkowie. W tamtym czasie Simoradz mieścił się w województwie bielsko-bialskim. Geograficznie wieś się leży na Śląsku Cieszyńskim, więc blisko granicy z Czechami. Liczy sobie w tej chwili około 1000 mieszkańców. Skoro wiemy już, gdzie się znajdujemy, wróćmy do naszej głównej bohaterki. Ania we wrześniu 1994 roku rozpoczynała naukę w 4 klasie szkoły podstawowej, a jej brat w 3. Dziewczynka była drobną blondynką o brązowych oczach. Była uzdolniona plastycznie, a przede wszystkim bardzo zżyta z rodziną i swoim dotychczasowym życiem. W nowej klasie nie znała w sumie nikogo, ponieważ tak naprawdę dopiero od kilku dni mieszkała u dziadków. Na szczęście zarówno ona, jak i brat odnaleźli się w sytuacji mimo sporej tęsknoty za domem, za rodzicami. 10-latka była lubiana w szkole. Dużo wsparcia dzieciom okazywali dziadkowie. Babcia pracowała w szkole, z tego co zrozumiałam, jako woźna lub pani sprzątająca, więc miała wnuków na oku i mogła być przy nich praktycznie zawsze, gdy tego potrzebowali. Pierwsze półrocze mijało bez większych przeszkód. Rodzeństwo nie sprawiało problemów, Ania i Dominik dobrze się uczyli. Niestety w tym pierwszym półroczu nadszedł w końcu grudzień. Niby tak szczęśliwy czas w roku, w szczególności kiedy jest się dzieckiem. Niestety państwo Jałowiczor nie zjawili się w Polsce na święta, mimo że dzieci bardzo wyczekiwały ich przyjazdu. Ania, jak donoszą źródła, do końca wierzyła, że w Wigilię pojawią się oni w domu dziadków. Do późnego wieczora wypatrywała przez okno pierwszej gwiazdki oraz rodziców. Przekonywała też o tym brata. Oboje byli bardzo rozczarowani. Po przerwie świątecznej dzieci wróciły do szkoły. 23 stycznia 1995 roku nauczyciele ogłosili, że kolejnego dnia w podstawówce odbędzie się dyskoteka karnawałowa. Ania ze względu na to, że zdobyła już sympatię ze strony kolegów, na dyskotekę bardzo chciała pójść.
Po skończonych zajęciach zapytała swoją babcię, czy może kolejnego dnia uczestniczyć w zabawie. Babcia początkowo nie była zadowolona, ale dziewczynka koniec końców uprosiła pozwolenie. Nawet przekonała kobietę, że wróci sama, gdyż ta o godzinie 20 chciała wnuczkę spod szkoły odebrać. Dyskoteka wypadała we wtorek, 24 stycznia. I właśnie od jej rozpoczęcia pojawiają się rozbieżności w zeznaniach. Według części uczestników imprezy Ania zachowywała się normalnie. Bawiła się i tańczyła tak jak inne dzieci. Nie wyróżniała się na ich tle, była po prostu sobą. Natomiast według innych dziewczynka miała być zamyślona, dość niespokojna. Miała krążyć korytarzem zamiast się bawić, przygryzać nerwowo łańcuszek, wyglądać przez okno i co róż dopytywała nauczyciela, opiekuna imprezy, która godzina. Ta druga wersja w późniejszym czasie wpasowała się w teorię o uprowadzeniu, ale o tym jeszcze Wam opowiem. Punktualnie o godzinie 20 dyskoteka karnawałowa dobiegła końca. Dzieci były odbierane przez rodziców, po Anię babcia nie przyszła z tego względu, że dziewczynka wcześniej ją uprosiła i miała pozwolenie na samodzielny powrót. Według zeznań koleżanki dziesięciolatki zaproponowały jej podwózkę. Ofertę tę jednak automatycznie odrzuciła. Utrzymywała, że pod szkołą czeka na nią właśnie babcia. W końcu budynek opuściła z kolegą Jackiem. Nie jest do końca nigdzie określone, czy złapali się w drodze, czy po prostu z tej szkoły wyszli razem, ale tak naprawdę daleko nie zaszli. Ania miała powiedzieć chłopcu, że chce iść dalej sama. Nie wiadomo dlaczego. Materiały telewizyjne mocno sugerują, że tego dnia dziewczynka nie była w dobrym nastroju, była nieobecna i jakby miała tajemnicę. Uczennica jako drogę do domu wybrała tę przez pola, simorackie stawy, groble, które znajdują się kilkaset metrów od podstawówki. Tak dla wyjaśnienia, groble to wały przecinające akweny wodne, tutaj akurat stawy. Jacek miał prawdopodobnie zapytać Ani, czy nie boi się wracać tamtą drogą. Był to styczniowy wieczór, a jak wiadomo, wtedy szybko robi się ciemno. Dziewczynka miała do wyboru dłuższą o zaledwie kilka minut trasę szosą. Nie wiadomo, dlaczego wybrała tę upiorną. Dorosły chłop miałby strach tamtędy przejść, a co dopiero dziecko, które czyta bajki o duchach. Chciała wyjść po nią babcia, chciał ją odprowadzić kolega, uparła się, że wróci sama. Powiedział w rozmowie z Gazetą Wyborczą Stanisław Trzciński, były dyrektor podstawówki w Simoradzu. Kolega, który wracał z Anią, był ostatnią znaną osobą, która widziała ją tego dnia. Reszta wieczoru jest zagadką i domysłami organów śledczych, do których przejdziemy za chwilę. Kiedy dziewczynka długo nie wracała z dyskoteki, jej bliskich zaczął ogarniać niepokój. Nerwowo wyglądali za Anią, ale ta nie pojawiała się w zasięgu wzroku. Początkowo dziadkowie szukali dziewczynki na własną rękę, jednak kiedy i to nie przyniosło żadnych efektów, postanowili wezwać policję. Według wszystkich źródeł służby zostają poinformowane o zajściu około godziny 22. Dokładając fakt, że dziecka szukano już wcześniej, nie jest to specjalnie długi okres od momentu, gdy Ania była widziana po raz ostatni. Policja oprócz podjęcia rutynowych działań jak mobilizacja wszelkich jednostek ratowniczych skontaktowała się również z mundurowymi z Czech oraz Słowacji, gdyż istniało podejrzenie, że Ania została porwana i wywieziona poza Polskę. Jak wspominałam na początku, Simoradz znajduje się kilkanaście kilometrów od granicy. W poszukiwaniach brała również udział Straż Graniczna, Straż Pożarna, bliscy oraz znajomi rodziny. Właściwie zmobilizowało się ponad 400 osób, przeczesując każdy skrawek ziemi w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów. Do godziny 3 nad ranem przeszukano takie tereny jak pola, łąki, lasy, stawy, rzeki. W pewnym momencie ze względu na ciężkie warunki oraz zmęczenie poszukiwania przerwano do rana. Wszyscy byli zaniepokojeni, gdyż dziewczynka jakby rozpłynęła się w powietrzu. Podczas akcji w jednym z rowów nawadniających odkryto zwłoki. Zwłoki 42-letniej Haliny. Wśród mieszkańców zapanowała psychoza, gdyż wszyscy zaczęli łączyć te dwie sprawy i podejrzewać nawet, że za każdym rogiem czai się jakiś psychopata, który najpierw zamordował kobietę, a później porwał małą Anię.
Śledczy szybko jednak rozwikłali tę sprawę. Halina mieszkała kilkadziesiąt kilometrów od Simoradza i przyjechała do rodziny w odwiedziny. Podczas badania pośmiertnego wykluczono udział osób trzecich. Kobieta miała we krwi alkohol, a jej dziwny zgon był wynikiem nieszczęśliwego wypadku. W źródłach nie ma żadnego opisu tego wydarzenia, ale przypuszczam, że pijana kobieta mogła, idąc oblodzoną drogą, poślizgnąć się i wpaść do rowu, gdzie najprawdopodobniej albo się utopiła, albo na skutek odniesionych ran po prostu umarła. Na kilka dni po nieszczęśliwym zdarzeniu państwo Jałowiczor, czyli rodzice zaginionej, wrócili z Francji. Na komendzie wojewódzkiej policji w Bielsko-Białej powołano specjalną grupę, która badała sprawę zaginięcia Ani. Mieszkańcy wioski mieli przypomnieć sobie, czy nie widzieli tego dnia czegoś podejrzanego, kogoś podejrzanego lub czy nie wydarzyła się sytuacja, która była poniekąd dziwna. I tak zebrali dwa dość ważne zeznania, które sugerują, że dziewczynce mogła stać się krzywda. Dwie uczennice ze starszych klas szkoły podstawowej w Simoradzu zeznały, że 12 stycznia, czyli jakieś półtora tygodnia przed dyskoteką, były zaczepiane i nagabywane przez dwóch dorosłych mężczyzn. Owi mężczyźni byli w posiadaniu beżowego samochodu marki Fiat model 125P. Policja sporządziła ich portrety pamięciowe, które zamieszczę oczywiście na Instagramie oraz grupie dla tych, którzy nie są w stanie spojrzeć na monitor. Te doniesienia łączyły się poniekąd z zeznaniami innej mieszkanki Simoradza. Dokładnie pani sołtys, która w dniu zaginięcia Ani widziała beżowy samochód w okolicy szkoły. W czasie, gdy kobieta wracała do domu, ulicą obok niej szybko przejechał beżowy samochód marki Fiat lub Łada. Ówczesna sołtyska poszła drogą w dół w kierunku grobli. Idąc tam, usłyszała krzyk dziecka oraz odgłos zatrzaskiwanych drzwi samochodu. Kiedy na jej horyzoncie zamajaczył pojazd, na zewnątrz nikogo już nie było. Nie zauważyła też osób będących w środku. Było po prostu ciemno. Zejście było na tyle dziwne, że kobieta zapamiętała część tablic rejestracyjnych. Były to litery BBN lub BBM oraz dwie cyfry, 3 i 2. Całego ciągu nie udało jej się niestety zanotować. Jak wyjaśniła, kierowca ruszył równie szybko z miejsca całego zajścia i skierował się w stronę drogi Skoczów-Dębowiec. Później wytypowano mężczyznę, który mógł zaczepiać dziewczynki jakiś czas wcześniej. Pochodził z miejscowości obok, ale okazał się być niewinny. Policja przeprowadziła również akcję zakrojoną na całe ówczesne województwo. Sprawdzono wszystkie Łady, Fiaty oraz ich właścicieli, ale nie dotarto do sprawcy. Wyczytałam w jednym, ale to tylko jednym źródle, albo to był jakiś komentarz, nie pamiętam do końca. Wyczytałam, że auto o numerach rejestracyjnych odpowiadających tym, które zapamiętała pani sołtys, zostało odnalezione, ale właściciel kupił go chwilę wcześniej i nie był związany ze sprawą. Ta informacja może być fałszywa, więc potraktujcie ją z przymrużeniem oka, jako taką ciekawostkę. Przez jakiś czas rodzina oraz śledczy czekali na odzew ze strony porywaczy. Liczono, że zadzwonią i zażądają opłacenia okupu. Jednak nigdy nic takiego się nie wydarzyło. Przez te lata, które minęły od zaginięcia Ani, nie pojawiła się żadna informacja, żaden trop, który pomógłby w wyjaśnieniu, co się wydarzyło. Powiedział po latach brat Anny. Dominik jest zaangażowany w poszukiwania siostry. Udostępnia posty z informacjami dotyczącymi zdarzenia, prosi o pomoc. W 2015 roku dodał na serwis YouTube filmik, w którym opisuje sytuację, pojawia się tam też progresja wiekowa, którą za chwilę zobaczycie na ekranie, oczywiście ci, którzy możecie. Link do filmiku znajdziecie w opisie. Niestety, tak jak mówi Dominik w wywiadzie, po dziś dzień nie wiadomo, co stało się z Anią i nie odnaleziono ani jednego śladu, który mógłby być dowodem w sprawie. Dlatego w dalszej części tego odcinka opowiem Wam o założeniach policji.
W związku z tym, że porywacze nie zażądali okupu, przyjęto, że Ania została porwana przez kogoś, kto planował ją skrzywdzić. Możliwe, że ktoś od jakiegoś czasu ją obserwował, upatrzył ją sobie i wykorzystał odpowiedni moment na zwabienie dziesięciolatki. Mogła ona trafić poza granicę kraju, na przykład do nielegalnej adopcji, chociaż czy po takim czasie dziewczynka nie próbowałaby się skontaktować, jest już dorosłą kobietą. Była też na tyle duża w momencie porwania, że na pewno pamiętała swoje poprzednie życie. Mogła też niestety zostać wykorzystana bądź sprzedana do domu publicznego. W tamtych czasach zdarzały się takie sytuacje. Pamiętam, że czytałam o niej jednej sprawie z tamtego okresu, gdzie hipotezy często wspominają o wywozie dzieci do chociażby Niemiec, gdzie dzieci te są później przetrzymywane i pracują własnym ciałem. Nie wiadomo też, czy Ania nadal żyje, ale jeśli tak, to miałaby dziś 37 lat. To bardzo dołujące, gdyż minęło tyle lat, a jej bliscy wciąż na nią czekają. Pomyślmy chociażby o babci Ani, która pewnie nie potrafi sobie wybaczyć, że uległa i nie odebrała wnuczki z dyskoteki. Dziesięciolatka opisywana jest jako osoba nieufna, jednak podczas dyskoteki miała wyglądać przez okno i jakby na kogoś czekała. Dodatkowo zbyła osoby, które proponowały jej podwózkę czy odprowadzenie do domu, jakby chciała w sekrecie się z kimś spotkać. Stąd główna zaraz po jej zaginięciu teoria, że osoba, która prowadziła auto i wciągnęła do niego Anię, to znaczy według policji tak miało to wyglądać, osoba ta musiała być jej znana. Anna Jałowiczor według bliskich nigdy nie poszłaby z obcym. Nawet jeśli był to ktoś znajomy, to nigdy się nie odezwał. Podejrzewano, że porwanie miało być zemstą na rodzinie czy też rodzicach dziewczynki, ale no nigdy nie ustalono, kto miałby jakiś problem do nich, żeby wyrządzić im aż tak dużą krzywdę. Tak właśnie ustalono i przez 25 lat tego się trzymano. Niestety w 2020 roku sprawa ze względu na brak jakichkolwiek nowych dowodów została umorzona. Ale mimo to są ludzie, którzy nadal szukają Ani. W związku z tym w jednym z popularniejszych programów kryminalnych w Polsce, czyli w magazynie kryminalnym 997, omówiono tę sprawę i stworzono wizualizację, w której teoria ewoluowała. Według śledczych oraz dziennikarzy Ania musiała być obserwowana przez jakiś czas i zaczepiona przez kogoś na kilka dni przed jej zaginięciem. W programie ukazano kobietę, która miała przedstawić się dziewczynce jako znajoma jej rodziców. Kobieta miałaby namówić Anię do wyjazdu do Francji, do mamy. Przypuszczam, że pokazano tu kobietę, gdyż jej łatwiej byłoby zaufać, na pewno bardziej niż jakiemuś starszemu mężczyźnie, którego Ania mogłaby się bać, a ten miał natomiast siedzieć w aucie i po prostu czekać na rozwój sytuacji. Dziewczynka zawiedziona tym, że mama oraz tata nie pojawili się na święta w Polsce, miała zgodzić się na podróż na zachód. Zaproponowano jej, aby utrzymać wszystko w sekrecie i żeby zrobiła bliskim niespodziankę. Czy to dlatego Ania tak dziwnie się zachowywała? Możliwe. Ta teoria bardzo do mnie przemawia. Tylko co się z nią stało? Dziesięciolatka mogła właśnie dlatego naciskać na samotny powrót z dyskoteki. Mogła dlatego odmawiać odprowadzenia, bo liczyła, że spotka się z rodzicami w najbliższym czasie. W dniu porwania około godziny 20 spotkała się przy stawie z porywaczami. Oczywiście w dalszym ciągu opisuje wizualizację. Samochód stał tam jakąś chwilę, zanim sołtyska usłyszała krzyk, więc możliwe, że dziewczynka się rozmyśliła i dlatego została wciągnięta brutalnie do środka. Materiał 997 pojawił się na antenie 26 marca 2020 roku, czyli ponad 25 lat po zaginięciu, po porwaniu. Znajomi, rodzina i najbliżsi wciąż czekają na jakiekolwiek informacje. To chyba ta niewiedza jest najbardziej nieznośna. Nie wiadomo, co dzieje się z bliskim, czy nadal żyje, jak się ma, czy nikt nie robi mu krzywdy. W dniu porwania Ania miała 10 lat, 140 cm wzrostu,
Miała brązowe oczy, włosy w kolorze ciemnego blondu, a na klatce piersiowej, jako znak taki rozpoznawczy, posiadała znamie. Na Instagramie straszydło_podcast pojawi się więcej zdjęć do sprawy. I niestety są to już wszystkie informacje, jakie mogłam wam przekazać. Co stało się za nią? Czy jest szansa na to, że wróci do domu? A jak nie do domu, to może do bliskich? Dziękuję wam za to, że byliście ze mną w kolejnym odcinku i równocześnie chciałam was zaprosić do zerknięcia na vlog kryminalny, który dodałam parę dni temu. Dajcie znać, co myślicie zarówno o nim, gdyż chcę w przyszłości nagrywać takie podcasty dla niezorientowanych, po prostu taka mała informacja. Napiszcie też w komentarzu, co myślicie o tej sprawie, czy się już z nią spotkaliście, czy znacie podobne sprawy, o których chcielibyście usłyszeć. Jeśli macie jakieś propozycje, możecie pisać zarówno w komentarzach, w tekście komentarzy, na Instagramie, czy na maila. Wszystkie te kontakty znajdziecie w opisie. Ja się z wami już żegnam, a wy dbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Do następnego. Pa, pa.